Cześć, siemaneczko, wszystkim witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy. Dzisiaj się zajmiemy... już wam mówię. Zajmiemy się najpierw tą misją. Spotkaj się z jakimś tam gościem w obozie. Więc szybkim tutaj... A, tu są jeszcze piętra, zobaczcie. Nie wiedziałem nawet o tym. Szybko udamy się tutaj do jakiegoś kolesia. Tylko, że ja się w sumie tutaj znajduję. Więc... Nie jest możliwa. Kurde, z tej lokalizacji nie jest możliwa szybka teleport. O, nazwijmy to teleportem. Kurczę, ale jestem prześwietlony, masakra. God damn it. A jakbym gdzieś usiadł? O matko. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Już chwilka, już naprawiam. Dobrze. Już jest naprawione. To nie jest chyba aż tak daleko. Mi się wydaje bynajmniej. Tu jest nieznacznie, widzę. No. To nie jest daleko. Cicho tam. Więc polecimy na szybkim zbicie tam. Tutaj jest robot sprzątający. Tutaj jest jakiś grzyb. Nie mogę na to skoczyć? O, god damn it. Muszę jednak tędy iść. Kurde, tu gdzieś droga powinna być. Jest. Aha, to jest ich baza, co spotkaliśmy tam. Tych, tu. I to są oni tu. Dobra. KPW. Ukradni. Elo, ziomek. Hey, Mana Queen Slayer. Glad you made it in one piece. After all, not everyone's so lucky. Meet my corporate compliance crew. Then check out our weapons locker inside. I reckon you'll find something you like. Then we call it even between us. Dlaczego strzeżecie z tej stacji? We were hired to do so. Why else? You did get the memo that we're mercenaries. Our client's a bit unorthodox, sure. He calls himself the broker, and prefers the glow of a terminal to flesh and blood interaction. But I can't fault his work ethic. Our current gig's to stop, by means of lethal force, any creatures exiting the caverns, including but not limited to marauders, iconoclasts, and agents operating for the MSI. Mm-hmm. Wygląda na to, że odwaliłem za ciebie robotę. Stacja posprzątana. Wow, that was a bit presumptuous, don't you think? We were still debating as to whether we're contractually obligated to take out those marauders. And here, you've undercut us. We have an image to uphold. Our services are deservedly expensive. Now, I shall have to pay you so that future clients continue to recognize the value of our work. We'll just say you were a subcontractor. Yes, that'll do. We exercised our finest judgment in hiring you, you know? Dobrze. Trochę to dziwne, że oddział najemników przedstawia się jako jednostka korporacji. The corporate model is the oldest and most efficient, not to mention stable structure history has ever shown us. Plus, corporations got certain rights not entailed to individuals. I lead the C3s. Addy covers our payroll and expenditures. Lance handles the human capital. And Donald is our charming public face. Our system works. We've racked up more confirmed kills than any other crew you can hire. Okay. Dobrze.
Schowek jakiś na broń mają, że mogę sobie jakiś grzmot. A, czyli to tak jakby nam się odblokowało po prostu coś w stylu, że mogę wszystko zabierać. God damn it. Nie chciałem spać. Dobra. Jak widać, stołu nie potrzebuję. Jakiś grzmot. I nieźle płatny. Zastanawiam się, co to jest za broń. No nieźle, zobaczmy sobie. Tak jak myślałem, czyli nie możemy go modyfikować, ale już ulepszyć jak najbardziej. Tak też uczynię. Dobra, jest maksymalnie ulepszony. Ale i tak wolałbym zostać przy moim ulubionym rewolwerze, który został upgrade'owany do maksa. Ale ten grzmot, co on takiego masz, jest taki drogi. Aha, to się tak świeci, magazynek, terapia szokowa. Tryb obrażeń, porażenie prądem. Efekt specjalny, może przez to, że ma efekt... Nie, to też ma. To jest oszołomienie. Kurde, nie wiem właśnie. Dobra, kit z tym. Dziennik, mapa. Dziennik. Dobrze. Zyskiwasz w przestworzach. Dobra, zobaczmy co. Co to jest w ogóle za misja. Ale w tym celu musimy udać się do ruin. A, tutaj muszę wejść. Do Gwiezdnej Zatoki. Dobra, jesteśmy. I ona gdzieś tam jest. Ciach, ciach, ciach. Boże święty, jak to wygląda? To chyba głowa jest. Ma oczy. Ma jakby twarz zasłoniętą. Tu jakby takie ala włosy. Jakby taki... nie. Dziwnie to wygląda. Bach, odjebany. Dobra. No tu pierdu pierdu, a jakbym chciał po prostu udać się wyżej. Jaki statek to jest? Ale nie mówi przecież. No nie, no to nie jest mój statek. Ty, to jest mój statek. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Lol. Dobra, tu mamy atuty, och tak w ogóle. Kłamstwo. Stwarzanie zagrożenia. Wytrzymałość, towarzysza kłamstwo. Nie, niech będzie to. Czynnik pancerza zwiększa towarzysza, akumuluje się ze zjednoczonego przez pancerz. Obrażenia niech będą. Dobra. Zatwierdź. Ale Adę tutaj możemy spytać, jak się nie mylę, o... tak. Zapytaj Adę o jednostkę sam. Tam u góry jest taki robot, tak w ogóle. No.
I have received a transmission from Roseway, from a Dr. Shaw. Beginning playback now. What? Oh, is this on? Oh, it's on right now. Oh, blast! Hello? I'm trying to reach the captain of the Unreliable. I'll keep this short, lest I get caught. Please return to Roseway as soon as you can. I have an item of great value that you'll be interested in. Now, how does this blasted thing turn off? Damn engineers never label these toggles clearly. Is it the... The transmission is complete, Captain. O, zobaczcie. Dobra, to jest ten w ogóle ten koleś, dla którego zdobywaliśmy ten plan na tą broń mocy, którą mamy przy sobie aktualnie. Kojarzysz tę automaszynę porastającą kurzem w szafce na szczotki? The unit is a cleaning sam. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. May luck be with. Okej. Czyli musimy iść do. Aha, tam do góry, do tego terminala. Jest? Tak, okej. I... tak jakiś ten. Ejszy. Aha, dobra. Czyli teraz... Co muszę zrobić? Rozmawiaj, zainstaluj... Piętrzacz kwasu? O, sam działa. Sam. Tak. Witaj w załodze, Sam. Okej, fajnie. Sama mamy. Elegancko. Tab, umiejętność w ogóle dostaliśmy. Tak jakby... No, czy lebra mamy, no. Dobra, dwa razy broń dystansową. Kurde, wpadł do oka w ogóle. Obrona. To będzie... Dwa razy. Dobrze. Weźmy sobie perfazję. Raz. Czyli jakby perfazja i zastraszenie jakby się kumulują ze sobą. Więc dajmy tu raz i tu raz. Kurde, jak to działa? Cofnij. Dziwne. Jak to działa? Biorę raz tu i raz tu. Dwa razy tu, raz tu, albo to prawie dwa. Dwa tu. Raz tu, raz tu. Okej, dziennik.
To już wszystko mamy tutaj. Kurczę, tego gościa mamy. Czy w obcym kraju? Kończono. Orsan. I to jest w... Kurczę, ciężko będzie go znaleźć, bo ja zbyt nie pamiętam, gdzie on jest. Nie jest problem. On chyba będzie tutaj. Terra. Na pewno. Na pewno to jest tu, na bank. Zobaczymy, co on nam powie w ogóle, ten gościu. Patrz, sama możemy mieć. Bierzemy sama. I Felix? Felix, Felix, co mi daje Felix? Felix? Perfazja, kradanie się, ścieranie zamku. Kłamstwo, kręcie medycyna. Perfazja. Są te drzwi tu. Weźmiemy sama, weźmiemy. I tak zrobiłem. Elegancko. I na przykład sama w co mogę... Nie mogę go. Straszanie. Straszanie niech będzie. Interpretacji przy zabójstwie. Dwadzieścia procent uwolnienia od maszyny. To niech będzie. Okej, elegancko. I teraz ja tepię się tu, jak dobrze pamiętam, jestem po lewej stronie. O kurde. No. Tutaj gdzieś powinien być. Kurczę. Tutaj jest, dobra, po lewej stronie, tak. Jestem. Ah, I remember you. You must have received my wireless. Thank the law. I went to great risk to send that. Owszem, co miałeś na myśli, mówiąc przedmiot o gorącej wartości? Czy ogromnej, przepraszam. Aha, I knew that it enticed you to return to our dangerously unprofitable township. I asked you here because I have a working prototype of the Alternature, Anti-Cleo's very first weapon. I'd like you to have it before it gets confiscated. Nie rozumiem, dlaczego mi ją dajesz? The schematics you fetched for me lent themselves well to the creation of the beauty you now possess. Unfortunately, Anti-Cleo R&D felt otherwise. The market's already saturated, they said. Weapons are everywhere. They aren't interested in mass producing the Alternature, which makes this an illegal prototype weapon. Given your unlawful proclivities, I thought it'd be safest with you. So here we are. I'd rather see it in the hands of a free agent than destroyed.
Przykro mi to słyszeć. Postaram się godnie wykorzystywać tę broń. Dostaliśmy coś. To jest niby. Jest to? O Boże. Ja mam lepszą. Ogień. Też fajna, ale... No. Szału nie robi. Dobra, to już wiemy. Dziennik. Dobra. Odzyskiwacza sobie weźmiemy. Region. Tych puch. Do lądownika. Bardziej mojego statku kosmicznego. I z mojego statka kosmicznego do pioniera. Do kiej pionierzy. Dobra. Cyk. I cyk. Tam to chciał w ogóle z nami porozmawiać, ale... Czasu nie mam. No kawał jest. Więc sobie to jeszcze i sprzedamy. Dobra. To co w ogóle możemy kupić? Ojej, co to jest? Albo pierdala. Któryś z tych patafianów miał takie te skrzynki, które można było otworzyć tylko i wyłącznie jakimś tam kluczem. Nie. Dobra. Chciałbym tu wejść. Wyżej. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Jestem kapitanem. Skąd nie? Skąd wiesz, zapytamy. Money. We got it. The stevedores want it. I'll take that as a yes. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Elo mordo, łeb odjebany. Może to ci zapierdolę. Mnie jeszcze nie wyjebałaś. Ty, można tu otworzyć te drzwi. To co masz ciekawego? Nic nie masz. Te drzwi mnie interesują. Ogólnie. Kosmiczne fajki. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Tym Elwunio, w życiu o tobie nie słyszałem. Not a word. Pity. My guy in marketing is about to lose his other thumb. It's nice to see the unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Rozpadające się łajby. Nie zabiłem go. Lepiej, żeby Ada nie usłyszała, jak przez
przeżywasz jej statek. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings, but there's a catch. Just like in the serials? If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Mogę się udać do Gwiezdnej Zatoki. Co to za zlecenie? One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. O jakim odzysku mówisz? When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas. Mhm. Dobra, zrobię to. Now, get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Zrozumiano. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. I ain't worried if you aren't, Captain. Honest. Elegancko. Tylko chętnie zobaczę, co jest za tymi drzwiami. Napiszemy sobie tutaj grę. Bardziej wykonamy to w ten sposób. Kucnę. What do you think you're doing? Co ty robisz? Perwersja, to ja sobie pójdę. Opłacało się? Część broni. Larka plazmowa. Bity 450. Chyba jednak jej nie opłacało. Rozmowa 5. Nie opłacało się. Chyba, że tutaj coś jeszcze jest. Okidoki. Teraz co mamy? Dziennik. Pijąc szafirowe wino. Dobra, walniemy to. Tylko chciałem się udać tam. Chyba bym mógł skoczyć gdzieś. Jakoś. Żeby przy okazji się nie zabić. Ups. Gdzie to się wchodzi? Tu. Degreaser levels insufficient. O. Piszemy sobie. Nie łazi za mną. Puściutko, puściutko. Tu jeszcze coś mamy. Okej. Okay. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Elfunio, twój statek jest niczego sobie, naczelniczko. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment.
Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Marditz, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc trzymać porządek. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. To co zwykle. Handel, niedokończone interesy. I'm sure there's plenty of both around these parts. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Ta nasza towarzyszka chciała porozmawiać z tym jakimś gościem. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual... real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Szturchni. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Nie bój się poprosić o wolny dzień, jeśli chcesz skonsultować się z kimś na osobności. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Dobra robota. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Dobra. I tam teraz... I co? Aha, musimy wrócić do kogoś tam. No ja, co coś w ogóle fajnego? Zablokowane. Czyli tutaj jest jakaś tam krytka i ciekawostka. Zobaczmy do jej kompa. Nic ciekawego nie było. Dobra. Lecimy tam do jakiegoś typa. Misje. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Felix, your absence. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Pewnie. So, Junlei and I have been talking some. Through messages? I got him here on my data pad, and well... She sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Taki prosto z serca. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. Zdaje się, że cię lubi. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't,
I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they didn't... They said I was cold. Oziębłe. Jesteś chyba najcieplejszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Do diabła z nimi. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? Wszystko w porządku? They were... close, Captain. Like, more than friends close. Były, czyli już nie są. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Jeśli chcesz, przy następnej wizycie na pionierze napijemy się na mój koszt. Thanks, Captain. I'll be ready. Co, i teraz mam iść do baru niby? A bar. Nawet nie mogę się teleportować. Kontynuuj. Gdzieś gościa jeszcze jednego możemy w ogóle odblokować. Po lewej stronie co jest. Bar. Tutaj? Że u tego gościa. Te skrzynki. Nie. To było te tajne przejście. Okay, so what are we drinking? You're the expert. Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Chyba zbyt często nie pijesz. Najlepiej będzie zacząć na spokojnie od piwa. Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. Bottoms up. Litter collected. Reminder, please dispose of all empty bottles in the appropriate waste receptacle, as outlined by Ordinance P-51 of the board-certified sub-board of health. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Oh, Captain, I'm pining for Junlei something fierce. What am I doing? Ogólnie czy konkretnie? Specifically. Definitely. Definitely specifically. Oh, why did I drink that? I mean, just with Junlei. I don't know what to do about us. Możesz zacząć od wyjaśnienia, dlaczego wiadomości od niej tak bardzo cię wytrąciła. Jak bardzo cię wytrąciła z równowagi. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Co dokładnie zawierała ta wiadomość, jeśli można wiedzieć? It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways, made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her?
Nie wydaje mi się. Maybe she just wanted to let me know her preferences in a less awkward way. But that made it more awkward. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Lepiej będzie, jak napijesz się wody. Come on, Captain! I'm here to drink! Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Musisz się jakoś przemóc. Figuring feelings ain't so easy as saying words, Captain. Someone so brave as you, well, you can't understand. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Źle to jest zrobione. Bo kobieta nie może być przystojna. Facet może być przystojny. Kobieta jest piękna. Urodziwa. Kwiatem rozkwitającym na łące. A to facet jest przystojny. Nie ma takiego coś jak przystojna. Chyba tak. Ja bynajmniej to tego rozumuję. Jak jestem w błędzie, poprawcie mnie na dole w komentarzu. Nie przestawaj, dobrze ci idzie. Don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. That's... Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later she's not? Boisz się odrzucenia za to, kim jesteś? Of course. Wouldn't you be? Nie, jestem kim jestem. Jeśli komuś się to nie podoba, to nie mój problem. Your boldness of spirit, Captain. I can only hope a little bit of it rubs off on me. But, gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. W takim razie masz nad czym pracować. Yeah. I like the way you put that, like, it's okay to want to be better for her. And not impossible to try. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... Wow. So much to think about. No to zaproś... No to zaprosisz ją na randkę? O Boże Święty. Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Perswazja. Wciąż masz wątpliwości? Tak, zrób to. All right. There's no need to strip your screws over it. Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. Warning. Low battery! Unit is engaging reserve pack. While using the reserve pack, unit may periodically enter a rest cycle. If unit does not wake, consult manual 81-XC5. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. I co teraz? Dobra, muszę wrócić na statek jak zwykle. Co teraz? Niech będę.
na statku. Hey, Captain. Hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. Miło mi to słyszeć. I wouldn't mind having a drink again. Someday. In the distant future. Anyway. I messaged Junlei when we got back and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it, otherwise I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Dobra, no dobrze, póki co nie jest źle. I've ruined things in the past, because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. I naprawdę podobasz się Julii, Julian chyba ona ma, a do tego powiedziała to tak niezręcznie, jak to tylko możliwe. She's sweet! Like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal and... I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Zadanie wykonane. Pijąc szafirowe wino. Dobra. Dziennik. Odzyskaj brakujące hasło. To może być dość fajne. Dość fajna misja. Ale niestety w tym momencie musimy zakończyć ten odcineczek. Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobał. I oczywiście, że go ocenicie. Pa, pa. Do następnego. Trzymajcie się.